Szanowni Państwo, witamy jeszcze raz w tym dniu na już finale, na zakończeniu naszego comiesięcznego wydarzenia. Tak naprawdę od początku sierpnia jesteśmy wszyscy razem. Dzisiaj finał na rynku kontraktów terminowych. Emocjonujący, jak było można zauważyć, gwiazdą sesji była Jastrzębska Spółka Węglowa. Także doszło do pewnych roszad w ostatnich minutach. Zwyciężył. Jeszcze momencik, szanowni Państwo, poprosimy Jarosława Machockiego, wiceprezesa Gremii Media Wydawcy, nie tylko Parkietu, ale również Rzeczpospolitej, o kilka słów. Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nie ukrywam, że bardzo się cieszę, że mogliśmy się tutaj dzisiaj spotkać. Dzisiaj widziałem takiego posta Andrzeja z rana bodajże na LinkedInie, gdzie pisał, że dawno tutaj w tym miejscu nie był, więc chciałem powiedzieć, że ja również bardzo się cieszę, że możemy w sali notowań Giełdy Papierów Wartościowych dzisiaj się spotkać, podsumować grę giełdową. Bardzo się cieszę również z tego, że Gazeta Giełdy Parkiet mogła drugą edycję zrealizować. Oczywiście to również dzięki naszym partnerom, za co dziękuję Państwu uprzejmie. To, co jest, myślę, bardzo istotne dla nas, to druga edycja gry giełdowej przyciągnęła po raz kolejny bardzo dużą ilość osób zainteresowanych tym projektem. Ponad 3000 uczestników gry giełdowej Parkiet. No i liczę, że uda nam się zrealizować kolejną edycję. Nie będę już przedłużał. Oddaję głos Andrzejowi. Jeszcze raz dziękuję. Bardzo dziękujemy. Tak, bardzo dziękujemy. I szanowni Państwo, no, tak jak tutaj nasz wiceprezes zauważył, nie byłoby tego wydarzenia, gdyby nie nasi partnerzy. Partner strategiczny naszego wydarzenia to PKN Orlen SA. Partnerem technologicznym jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Partnerami są Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego, Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, Spółka Ekiosk.pl, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie, Biuro Maklerskie mBanku, Dom Maklerski Nobel Securities, Skarbiec oraz Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Szanowni Państwo, zacznijmy od nagród tygodniowych. Mieliśmy w miesiącu sierpniu 4 tygodnie i mieliśmy tak zwane premie lotne. Zacznijmy od miejsc trzecich tych naszych cotygodniowych rozgrywek. Wszystkie nagrody bądź trafią bezpośrednio dzisiaj do Państwa, albo już trafiły, bo nie wszyscy są z nami dzisiaj. Dzięki Poczcie Polskiej. I tak, nagrodami za trzecie miejsce w rankingach tygodniowych są czytniki Postbook Touch HD3 ufundowane przez spółkę Ekiosk SA. Poznajmy zwycięzców. Są nimi Paweł Czuba, ponownie Paweł Czuba, Marcin Rimer, Artur Żukiel. I dzisiaj jest z nami pan Paweł Czuba. Zapraszam do mnie po odbiór nagrody i coś czuję, że to nie będzie ostatni raz.
Szanowni Państwo, drugie miejsce w naszych cotygodniowych rankingach w miesiącu sierpniu. I tutaj zapraszam do nas Sławomira Panasiuka, wiceprezesa Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie, fundatora nagród, a dla drugich miejsc, dla osób, które zajęły drugie miejsce, są to drony DJI Rise Stello Boost Combo. Szanowni Państwo, zapraszam do nas. Poznajmy zwycięzców. Jacek Borkowski, Adam Dworniak, Magdalena Kaźmierczkiewicz, Norbert Suchojat. I na scenę zapraszam panią Magdalenę Kaźmierczkiewicz i pana Jacka Borkowskiego. Bardzo, bardzo dziękujemy i gratulujemy. Panie prezesie, pan z nami poproszę pozostać, gdyż czas na pierwsze miejsca w naszych rankingach tygodniowych. Tutaj też fundatorem nagród jest Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, za co bardzo dziękujemy. A nagrodami są hulajnogi Xiaomi M365 Black. Pozwolę sobie tylko odczytać, gdyż wszystkie hulajnogi już wysłaliśmy pocztą, a zwycięzcami naszymi premii lotnych są Bartłomiej Karkut, Dariusz Porowski, Grzegorz Kazula i Dawid Błażejewski. Wszystkim serdecznie gratulujemy, dziękujemy. Szanowni Państwo, czas na nagrodzenie naszych finalistów, ale zanim przejdziemy do pierwszej, drugiej, trzeciej nagrody naszego dzisiejszego też finału, to zapraszam do wręczenia dyplomów i symbolicznych prezentów od naszych patronów Jarosława Machackiego, członka zarządu Gremi Media oraz pana Łukasza Pieleł, prezesa zarządu spółki Ekiosk. Serdecznie zapraszam i będziemy prosić ze względów tutaj ostrożnościowych, pojedynczo w kolejności alfabetycznej wszystkich naszych finalistów. Zapraszam po odbiór czytnika Pocketbook Touch HD3 ufundowane przez spółkę Ekiosk oraz o upominki od partnerów pana Roberta Bernata. Są to dyplomy oraz upominki od naszych partnerów. Otrzymają je wszyscy nasi finaliści. Troszkę tego jest. Jak trzeba, to pomożemy. I poprosimy o zdjęcie. Symboliczne zdjęcie. Pamiątkowe. Bardzo dziękujemy i gratulujemy. Poprosimy drugiego finalistę, pana Jacka Borkowskiego. Do nas. Jeszcze raz, tak, wszystkich panelistów obdarujemy dzisiaj naszymi prezentami od naszych partnerów i symbolicznym pamiątkowym dyplomem za wzięcie udziału w finale. Panie Jacku, jeszcze kilka pamiątkowych i symboliczne zdjęcie. Dobrze. Bardzo dziękujemy, gratulujemy. Zapraszamy do nas pana Arkadiusza Brysiaka. Trzeciego finalisty. Prosimy o pamiątkowe zdjęcie. Bardzo dziękujemy, gratulujemy dojścia do finału. Ponownie pana Pawła Czubę zapraszamy do nas na scenę po odbiór kilku pamiątek i dyplom. To jeszcze jedno zdjęcie prosimy. Tak. Gratulujemy dojścia do finału. Panią Magdalenę zapraszamy do nas ponownie. Pani Magdalena Kaźmierkiewicz.
serdecznie. Gratulujemy im do jeszcze do finału. I kilka upominków. Poprosimy o zdjęcie. Tak, dziękujemy i gratulujemy. Poprosimy do nas pana Mariusza Klamrę. Dyplom dojścia do finału. Szybki i kilka upominków. Bardzo dziękujemy, gratulujemy. Pan Dawid Kuchnicki, zapraszamy do nas. Bardzo dziękujemy i gratulujemy. Pan Marek Głoborzewicz, zapraszamy do nas na scenę. Serdecznie gratulujemy dojścia do finału. Ponad 3000 śmiałków, także finałowa dziesiątka. Bardzo dziękujemy. I jeszcze dwóch finalistów, pan Piotr Pięta. Zapraszamy do nas, panie Piotrze. Ostatni finalista, który dzisiaj rywalizował na rynku kontraktów terminowych, pan Jarosław Zygmunt. Zapraszamy do nas. Poprosimy o zdjęcie. Bardzo dziękujemy. Gratulujemy wszystkim naszym finalistom. Bardzo serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, teraz chyba najważniejsza chwila, na którą czekaliśmy, czyli nasz finał finałów. Zaczniemy od trzeciego miejsca. Dodam tylko i pozwolę sobie zauważyć, że fundatorem wszystkich nagród pieniężnych jest spółka PKN Orlen, za co bardzo dziękujemy przedstawicielom PKN Orlen. Szanowni Państwo, zapraszam do mnie. Osobę, która zajęła trzecie miejsce w naszym konkursie Gra Giełdowa Parkiet Challenge 2020. Pan Dawid Kuchnicki. Zapraszam, gratuluję. Dodam tylko, że serdecznie gratuluję. Tak, poprosimy o zdjęcie. Bardzo dziękujemy, bardzo gratulujemy. Z 15 tysięcy złotych pojawiło się na koncie 26 tysięcy wirtualnych na koncie. Także serdecznie gratulujemy osiągniętego wyniku. Szanowni Państwo, czas na drugie miejsce, a o wręczenie czeku zapraszam i poproszę Tomasza Marciniuka, dyrektora działu komunikacji i marketingu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Panie Tomaszu, serdecznie zapraszamy. A drugie miejsce zajął pan Robert Bernat. Serdecznie zapraszamy na scenę. Czek na 10 tysięcy złotych oraz upominki od domu materskiego PKO BP. Poprosimy tutaj do nas, do środka. Można uzupełnienia zdjęcia. Lewo.
Bardzo dziękujemy. Panie Tomaszu, bardzo dziękujemy. Już za chwilę poznamy zwycięzcę całej naszej gry. Ale zanim to nastąpi, poproszę do mnie na scenę panią Iwonę Wachsmuncką-Olejniczak z PKN Orlen, dyrektor wykonawcza do spraw strategii i relacji inwestorskich. Korzystając z okazji, tylko powiem, że zwycięzca z 15 tysięcy złotych zamienił portfel o wartości 33 tysięcy. Tyle wyniosła wartość końcowa portfela pana Pawła Czuby. Serdecznie gratulujemy, zapraszamy na scenę. Pan Paweł dwukrotnie też zajął wysoką pozycję, jeśli chodzi o premie lotne, nasze tygodniowe, także jak najbardziej wynik zasłużony. Serdecznie gratulujemy. Troszkę w lewo, tak? Dobrze. Proszę zostać z nami, gdyż poproszę jeszcze pana Roberta i pana Dawida do nas tutaj na scenę, czyli trzy osoby, które zajęły trzecie, drugie, pierwsze miejsce. Zapraszam na pamiątkowe zdjęcie jako zwycięzcy naszego. Już bez czeków? No wyjdzie, że... Tak. Tak, tak. Mamy nadzieję, że zostaną dobrze zainwestowane w realne portfele akcji z warszawskiej giełdy papierów wartościowych. Zapraszam na środek, troszkę w lewo, tak, Robert? Bardzo serdecznie wszystkim gratulujemy i panom dziękujemy. Pani Iwono, bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, ja również ze swojej strony dziękuję jeszcze raz patronom naszego wydarzenia i mam nadzieję, do zobaczenia za rok.